Tak, może nie taką przewagą akurat drastyczną w polu, natomiast trzema bramkami na pewno tak. Tak, te trzy gole robią naprawdę spore wrażenie, tym bardziej, że jeśli chodzi o sytuację, strzały, uderzenia celne, posiadanie piłki również, Wisła wcale nie ma jakiejś wielkiej przewagi. Zobaczymy, co nam teraz na temat tego wszystkiego powie Piotr Świerczewski. A Piotr jest bardzo zdenerwowany. Na początek no, mogłabym Ci pogratulować jednej pewnie z piękniejszych bramek w karierze, tyle że bramki nieuznanej. Znaczy ja nie wiem, czy była bramka. Zdenerwowany jestem, ale nie postawą nawet drużyny, tylko tym, że gramy z bardzo dobrą drużyną Wisła. Oczywiście gratuluję im świetnej postawy, ale sędzia im nie musi pomagać. On jest dzisiaj chyba pierwszoplanową postacią. Piłkarze Wisły się ślizgają, on widzi jakieś faule. Ja nie wiem, co ja mam z rękami robić, a następny raz sobie gdzieś tam sadzę. Mam nadzieję, że ten pan... No, za co była ta żółta kartka twoja? No nie, za to, że chyba miałem sobie ręce gdzieś tam wsadzić. Nie będę mówił przepraszam, bo mokry jestem gdzie, ale no nie może tak być, że sędzia faule z kapelusza gwizdże. Zresztą pan nie powinien sędziować. Przepraszam bardzo, ale to są mecze na najwyższym poziomie. My naprawdę jesteśmy zdenerwowani. Chcemy grać czysto, fair, a sędzia nie musi pomagać w takich widowiskach. Mam nadzieję, że obserwator nie da mu najwyższej noty. Ja bym nie chciał już widzieć tego pana grając przeciwko sobie, bo może się mu na przykład... Nie no, nic mu się nie może stać oczywiście, bo to jest sędzia. Piotr, ale to będzie... Musisz uspokoić emocje i wy wszyscy. Mogę grać, bo mnie... Już będziesz... My to będziemy wszystko... Chciałem wyrazić to w przerwie, że nie trzeba im pomagać. Oni grają naprawdę dobrze w piłkę, nie muszą być karne, nie muszą być wymyślane wolne, nie trzeba machać nie wiadomo jak rękami. Mam nadzieję, że zobaczycie powtórkę w Kanał Plus i pan Ryszka nie będzie tak stronniczo mówił, że ci sędziowie to są tacy dobrzy. Może rzeczywiście się mylą, ale to są tylko ludzie. Można się pomylić raz, dwa, ale nie osiem. Przepraszam bardzo. Piotrek szczery do bólu. Ja mówię, powtarzam, musicie uspokoić emocje. Ty mówisz, że na drugą połowę już raczej nie wyjdziesz. Czy może tam cię naprawią w szatni? Znaczy, trochę mi nerw pękł. Ja się nie boję grać na pewno, ale chyba... Nie dotrwam do końca. Przy takim sędziowaniu to będę musiał niechcący go chyba potraktować brzydko, jakoś złodziczka. Może kamera nie będzie widzieć. Zobaczymy, dziękuję uprzejmie kolejny. Zobaczcie go panowie w telewizji, bo jest naprawdę do dupy ten sędzia.